Dzień dobry, witajcie. Trochę się błyszczę, słuchajcie, ale mam ten makijaż już na sobie od godziny 6 rano. Także już trochę ze mną wytrwał. Powiem wam, że jestem totalnie mega podekscytowana, dlatego że ja już rozpoczynam weekend. Jest czwartek, muszę jeszcze włączyć komputer, bo zapomniałam ustawić autoodpowiedzi na poczcie. Ale ogólnie ja już zaczynam weekendzik, jutro mam wolne, pewnie trochę posprzątam. Głównie pewnie będę oglądać sobie różne durnoty na Netflixie. Jestem totalnie podekscytowana, mój biedny mąż niestety jutro pracuje, prawda, Andrzeju? No, także nie podzieli ze mną tego szczęścia, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Tak też się zdarza. Wróciłam do domku. Tutaj mam, słuchajcie, takie wielkie bydle. Pierś z indyka. Tutaj mi się już gotuje, a w zasadzie wstawiłam dopiero wodę. Będziemy robić ryż z indykiem i dzisiaj idziemy na łatwiznę i zrobimy do tego taki, wiecie, sosik. Powiedzmy, że z torebki. No w zasadzie on będzie z torebki, także nie do końca będzie zdrowo, ale będzie szybko, bo jesteśmy trochę głodni. Także zabieram się za to i zaczynam tym oto obiadem mój weekend. Totalnie się cieszę, naprawdę. The next day. Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Już słuchajcie, dochodzi 15. Andrzej za chwilę będzie kończył pracę. Także tak, ja sobie dzisiaj nieźle pospałam, wstałam dopiero jakoś tak, nie wiem, 20 po 9. W zasadzie o tej godzinie się obudziłam, bo zwlekłam się z pokoju. Dopiero o 10 nadrobiłam sobie YouTube'owe zaległości. Przy okazji wzięłam teraz prysznic i to był długi prysznic, bo w tak zwanym międzyczasie. A w zasadzie po swoim prysznicu od razu postanowiłam, że umyję prysznic, bo to jest taka chyba najbardziej czasochłonna czynność, jeżeli chodzi o sprzątanie łazienki, więc już jutro nie trzeba będzie tego robić. Wysprzątałam go i powiem wam, że używanie tej ściągaczki tak na co dzień jest ekstra. Ja wodę, ja i Andrzej, oboje tak robimy, ściągam nie tylko z szyb, ale też z płytek i powiem wam, że to jest po prostu taki game changer, w sensie naprawdę, ja jak je myję tydzień w tydzień, to ja pod tą gąbką praktycznie nie czuję kamienia, żadnego takiego, wiecie, osadu. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Oczywiście jakby wam teraz porobiła zbliżenia, to pewnie gdzieś zobaczycie jakieś zacieki i tak dalej, bo ja nie wycieram kabiny prysznicowej do sucha po myciu. Uważam, że to jest trochę bez sensu. Jak wieczorem będę brała prysznic, to ona znowu będzie mokra i jakby bez przesady, to jest rzecz, z której się korzysta. Natomiast umyłam ją i w ogóle ja zawsze kabinę myję po prostu płynem do naczyń, jakby co. I tą miękką stroną gąbki, a nie tą twardą, żeby nie zatrzeć tej takiej powłoki, która tam powinna powodować, że osad się mniej zbiera i faktycznie mam wrażenie, że to nawet trochę działa. Także tak, tyle o łazience. Pozostałe porządki zrobimy jutro. Powiem wam, że trochę mi się właśnie zeszło. Jest za 20 już trzecia. Ja o godzinie 16:30 mam autobus i jadę do Kamila. Tam się spotkamy jeszcze w towarzystwie Moniki. Będzie nas trójka, bo ostatnio widzieliśmy się, nie wiem, z 3 miesiące temu, 4. Także to i w ogóle i tak jest dobrze, bo my potrafimy być tak zorganizowani, że łapiemy się raz w roku. To jest naprawdę sukces, że tak sprawnie nam poszło umówienie tego kolejnego spotkania, ale tak, jakby właśnie widzimy się dzisiaj. Także tak, zabieram się teraz za ogarnięcie mieszkanka tak na szybko. Jest tu trochę bałagan po wczoraj, więc zapraszam do tego, żebyście mi potowarzyszyli i za chwilę wstawimy ryż, żeby zrobić obiad. Thank you.
Sos mieliśmy z wczoraj, więc obiad gotowy. Powiem wam, że ta porcja wyszła gigantyczna, ale nie zauważyłam, że ryż, który kupiłam w woreczku, jest 150 gramów, a nie 100. Podejrzewam, że tego nie zjemy, no ale trudno. To, co zostanie na talerzu, zrzuci się potem do pudełek i ewentualnie zostanie to na kolację. Ja już, słuchajcie, zjadłam, kuchnia trochę ogarnięta. Andrzej do mnie niestety nie dołączył, siedzi i pracuje, wrzucili mu jakieś spotkanie i jeszcze gada. Ja natomiast niedługo będę wychodzić i powiem wam, że po prostu moje lenistwo wygrało wszystko i taki przed chwilą monolog wewnętrzny prowadziłam ze sobą, że może bym się ogarnęła, ale doszłam do wniosku, że skoro widzimy się na chacie, a nie na mieście, a tyle lat się znamy, to w sumie wszystko mi jedno, jak wyglądam. Więc nie będę robić makijażu, pojadę sobie tak w dresie, skoro mamy siedzieć i plotkować, to tak mi będzie najwygodniej. Także tak. Nie będę w takim razie was ze sobą zabierać. Wrócę do was jutro rano i spakujemy prezent dla Adasia. O, mój mąż się chyba wynurza od siebie z pokoju. Skończyłem praczku! Brawo, Andrzejku. Także Andrzejek też zaczyna weekend. Dzisiaj zaczynamy go trochę osobno. Ale w duecie wracamy do was rano. No i mamy sobotę. Słuchajcie, mój kochany mąż odebrał mnie wczoraj od Kamila. Przyjechałam dosyć wcześnie do domu, a to dlatego, że o godzinie 12 w nocy grała Iga, więc wiecie, no priorytet. Także o godzinie 23 zawinęłam się, opuściłam moje towarzystwo, wróciłam do domu grzecznie oglądać mecz, zdążyłam, Iga wygrała, będzie finał. Jeszcze nie ma chyba tak potwierdzone w 100%, o której będzie emitowany, ale najprawdopodobniej będzie to niedziela o 19, czyli w sumie jak teraz publikuje się ten film, to jest szansa, że właśnie w tym momencie na Kanal Plusie w finale Indian Wells gra nasza paletkara. Także jakby zezwalam wyłączyć tego vloga, żeby przerzucić się na mecz, to jest nawet wskazane. No, a my teraz w autku, słuchajcie, zmierzamy dokąd, Andrzeju? Idziemy do Vola Park, bo ja już drugi dzień mam problemy z brzuchem, w sensie wieczorami jakoś mnie tak zaczyna strasznie gnieść i boleć. I w ogóle tak to mnie bolało, że wczoraj jak wróciliśmy o tej 24, to nie siedziałem z Kaśką oglądać mecz, tylko stwierdziłem, że się położę. No i tak mnie gniótł ten żołądek, że w ogóle nie zasnąłem do czasu, którego ona przyszła do łóżka. Jakoś to takie dziwne jest, ale no i wiadomo, że za wcześnie jest, drugi dzień mnie to boli, za wcześnie jest, żeby takie jeszcze lecieć do lekarza od razu, po tym jak coś to się umówię na jutro na konsultację. Ale moja mama miała helikobaktera ostatnio, no i stwierdziłem, że dobra, można się trochę samo zdiagnozować i w Superfarmie tam akurat są testy, takie do samodzielnego wykonania, więc jedziemy sobie po testy i wam powiem, czy to jest spoko, czy nie. Trochę jak testy na COVID-a, nie? Znaczy te z COVID-a to są patyczki do nosa, tutaj jest test taki z krwi, no i test, że tak powiem, ubikacyjny. No, ale zobaczymy, czy coś. Warto sobie, tak, że tak powiem, potwierdzić, bo zanim też lekarz mnie skieruje na badania i tak dalej, to czy tam jakąś gastroskopię, jak już w krytycznych przypadkach, to minie trochę czasu, więc jedziemy po teściki, a Kasia przy okazji zrobi sobie pewnie jakieś obejście po sklepikach. Pewnie tak, bo u nas na wsi galerii nie ma. A ostatnio jak jesteśmy na mieście, to tak po tych sklepach nie chodzę, a wiecie, idzie wiosna, więc może coś fajnego byśmy upatrzyli w tych sklepach. Tak myślę, że jakieś spodnie bym sobie chętnie kupiła. To nie do końca wiosennie, ale wiosennie to może jakąś taką, nie wiem, fajną bluzkę albo sukienkę. Nie wiem, zobaczymy. Jakby nie mam takiego ciśnienia, jak coś będzie fajnego, to fajnie, jak nie, to też spoko. Nie mam takiej potrzeby, że muszę coś kupić, ale chętnie bym obejrzała, co tam w trawie piszczy. Także tak, widzimy się w takim razie w galerii. No już, słuchajcie, w domku, w galerii w końcu wam w zasadzie takiego nic nie nagraliśmy. Były dzikie tłumy, w sklepach był burdelnik na maksa. Udało nam się kupić parę rzeczy, ale to będzie osobny film i to będzie taki przegląd tego, co jest w Medicine, a w zasadzie tego, co mierzyliśmy w Medicine. A teraz zapakujemy razem prezenty i już powoli będziemy się żegnać. Adaś miał ostatnio drugi urodziny i tutaj mamy właśnie dla niego prezenty. Lego Duplo, jak widzicie, mienia do tego Zigzag McQueen
złomek. No i tutaj ciężarówka. Maniek? Maniek chyba. No, jeden zestaw jest taki dopiero co wyszedł w marcu. Na początku. To chyba ten... Ten czy ten? Chyba Maniek chyba dopiero wyszedł w marcu. No w każdym razie tak. O, do tego mam, słuchajcie, jeszcze ze świąt, co prawda. Ale ten papier w zigzaka, Adaś jest jeszcze mały, więc nie pokuma, a pasuje tematycznie. Także zapakujemy to teraz. Jutro będziemy to wręczać. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda już w papierze. Boski jest ten papier. Naprawdę ekstra. Fajnie, że go wyczaliliśmy. No i tak właśnie wyglądają zapakowane prezenciki. Andrzeju, a czy powiesz nam, jak twój helikobakter? O, to już wam pokazuję. Żeby nie było. Mieliśmy sobie taki test. To jest test z krwi. Tu mamy jeszcze taki test z... skupy. I ten z krwi już jest zrobiony, co zajęło mi nieogarnięty szmat czasu, gdyż... Andrzej się cykał. Musicie się takim specjalnym urządzeniem dziabnąć w palec i ten moment, w którym musicie to nacisnąć, jest dla mnie zbyt trudny. No ale w końcu to zrobiłem, Kasia mi pomogła potem zebrać taką pipetką krew. No i ogólnie rzecz biorąc, całość to była prosta, nie, w wykonaniu już potem, chociaż ta pipetka nie chciała tej krwi zbierać, bo to nie było taka, że tak się naciska, tylko ma samo wpłynąć. Ale wyszło mi, że nie mam baktera. Tak. Ale no, lepiej tak niż mieć, w sumie sensie, bo to świadczy o wrzodach żołądka i zakaże mnie tą bakterią, więc no, być może tylko jakoś mam po prostu, nie wiem, się czymś strułem albo złapałem coś innego, no, wirusówki też latają, nie? Tak. I jeszcze zanim się z wami pożegnamy, pokażemy wam zakup Andrzeja. Zatrzymaliśmy się na chwilę w outlecie w Piasecznie. Dotarliśmy do tego sklepu. I może już nie będę gadać, tylko Andrzej się przebierze i wam zademonstruje. No i no to Andrzej, ale muszę zrobić zjazd na dół. To są, słuchajcie, nowe spodnie, które Andrzejek sobie zakupił. Męczyłam go już jakiś czas, żeby kupił nowe, bo... Chodził w takich, które już mu się przecierały, ale nie chciało mu się wybrać do sklepu. Szybko poszło, dlatego że Andrzej zawsze kupuje spodnie w Mustangu, więc już wiedzieliśmy, po co idziemy. Ogólnie te spodnie są dosyć... Macie taką bardzo precyzyjną rozmiarówkę, a w przypadku Andrzeja to jest 2.30L32. O, tak jak tutaj widzicie, spodnie nazywają się Vegas Slim. Cena 289 zł i to była cena z outletu. Normalnie te spodnie kosztowały 415 ziko. No, biorąc, to wydaje się, że trochę są drogo, nie? W sensie drogo, ale ja te spodnie noszę z 3 lata, ja mam 2-3 pary i noszę je non-stop. To prawda. Więc taka inwestycja, nie? Z rzeczy, z takich modeli, które jeszcze lubię i może wam też przypadną do gustu, to lubię spodnie Oregon. I też oczywiście są slimowane. I co? I chyba tyle. Ogólnie powiem wam, że w tym outlecie w Piasecznie, w designer outlecie jest właśnie sklep Mustanga. Wybór jest bardzo szeroki. Wydaje mi się, że rzeczy dla mężczyzn o dziwo jest więcej niż rzeczy dla kobiet. I ze swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że niestety rzeczy plus size dla kobiet tam za bardzo nie uraczycie. Ale w jeansach jest kupa rozmiarów. Bo kiedyś chciałam sobie... No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że dla osób z większą dupą, taką jak moja na przykład, no niestety nie da się tam zrobić zakupów stacjonarnie. Także jeszcze raz zaprezentuję wam spodnie Andrzejka. Uważam, że są bardzo ładnie wytarte. Naprawdę mają bardzo ładny kolor te spodnie. Czy ja mam jakieś chude nóżki? No oczywiście, że masz chude nóżki. No. Także tak, mega spoko. Polecajka, bo naprawdę dobrze się te spodnie noszą, dobrze piorą i nic się za bardzo z nimi nie dzieje. Poprzednie umarły, bo Andrzej je zaatakował i zrobił w nich dziurę po prostu. No, coś się przetarło. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten film, to byłoby już wszystko. Bardzo wam za niego dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Komentarz. Subskrypcję. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu.